Jezus, się wystraszyłem tych pier... Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Schizer i zapraszam was na drugi odcinek z gry Liars of Fear. Kontynuujemy naszą przygodę pana malarza o imieniu XX, bo nie znam jego imienia. Dobra, co nas dalej czeka teraz? O! Już w tym korytarzu byliśmy. Winda. Haha, winda. Jest winda. Wchodzę do windy, zamykam windę. Tyk. I... czekajcie. Tutaj, dobra. Jedziemy. O nie, nie. Tak to wy nie róbcie. Okej. Okay. Ja mam tylko nadzieję taką, że nie będę przy czymś musiał uciekać. Bo nie lubię. Zresztą jak oglądaliście Dark Deception, czy oglądaliście The Mortuary Assistant, mówiłem, że nie lubię, a w szczególności trzeci odcinek The Mortuary Assistant, który bardzo polecam. Nie lubię uciekać przed czymś. Halo? A co ty mi tu patrzysz? O. Zamkniemy sobie. Jest kluczyk, jest pełno obrazów. Liścik. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć, bardzo współczuję panu i pańskiej żonie. Bla 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 bli, bla bla, czy też do innych lekarzy, bla 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 bla. Tak jak wspomniałem powyżej, bla bla bla, że był pan narażony na olbrzymi stres, bla bla bla, nie będę tolerował groźb skierowanych do mojego personelu. Ten trudny okres. Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla pana oraz małżonki William H. Green. Okej, okay, mamy klucz. Ej, bardzo ładnie grasz. W portrecie. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Don't make me beg. O, i małżonka się rozprywa? Rozpływa. Okej. Okay. Zamknięte. Ja pier... Winda się lekko popsuła. Dobra, nie bardzo wiem, co mam zrobić. A, okej. Okay. Kij, szafy. Słyszę ogień. O kurwa, strych. Tu zamknięte, czyli na strych idziemy. Idziemy do ognia! Pali się! Mamy drzwi jakieś. O nie, no ja pierdziel. Ja mam nadzieję, że to jest wiatr, nie? A nie, że na jakiś potwór, kurwa, babol. O Boże, siema. O ja pierdziel. Dziecko się rozpłynęło. Oj. Korytarzyk. Więcej kurwa korytarzyków tam zabarykadowane. Zobaczmy tutaj. Zdecyduj się wreszcie. Okej. Okay. Łap na szczury. O, liścik. Symptomy ostrzegawcze. Poniższa lista jest komplikacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Co prawda choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii i powinny być traktowane jedynie jako wskazówki dotyczące tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, na przykład psychologiem i psychiatrą. Pusty wyraz twarzy, patrywanie się w przestrzeń, tak. Mimowolne ruchy twarzy, tak. Bezsenność, nie zauważyłem. Nienaturalne gesty i postawy, zawsze tak było. Niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć. Zdecydowanie. Depersonalizacja, co to w ogóle znaczy? Dziwne, niezdarne ruchy, możliwe, że to przez wypadek. Podatność na gniew i agresję, raczej pasywna. Agresywnie, brak motywacji, tak, myśli samobójcze, nie wiadomo. Czyli, czyżbyśmy mieli schizofrenię, dlatego tak się dzieje wszystko? Czyli idziemy dalej. Oho, proszę bardzo, jaki pokoik. Kolejne popiersie. Ja mam tylko nadzieję, że wy wszystko widzicie, bo ta gra jest dosyć ciemna i
Nie chcę, żebyście coś pominęli. Ja pierdzielę, co to jest? Korytarzyk! O Jezus! Okej. Zlękłem się i to dosyć mocno. I to dosyć kurwa mocno. Okej. Mamy safe, ale nie mamy chyba klucza. Jest tu jakiś kwikunek? Nie, nie ma. Gdzieś karteczka może leży? Nie? Nie widzę. Ja nie widzę, tym bardziej wy nie będziecie widzieć. Kuźwa. Ja pierdzielę. Tu coś jest? Ojojojojoj. Tu jest zamknięte, dobra. Idziemy stąd. Aha. Aha. Jest sznurek, a ten sznurek może oznaczać jedną rzecz. Ojojojojoj. Odpierdziela się, co? Mamy znowu ten globus. Nie wiem, czy to jest jakiś znak? Nie możesz na tego cofnąć. U! O nie! O kurwa. Są zapałki. Ja weźmy to jeszcze raz. A, nie mogę. Dobra. Idziemy do korytarza. Ej. Jest drugi korytarz. To może oznaczać jedną rzecz. Coraz bardziej mi się podoba, jak maluję. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Są drzwi. Piesek chyba spłonął, co? Także tego chcesz? Nie chcę, kuźwa. Protagonista oczywiście ma schizofrenię i jest to bardziej niż pewne. Niegdyś wspaniały artysta. Obrazy wyśmiewane w galeriach sztuki. Wyśmiane, nie wyśmiewane. Zapauzujcie sobie, poczytajcie jak chcecie. Ty kur... Kto mi to przesunął? Ja pierdzielę. Czy te korytarze muszą być takie długie? Otwórz to. Są jakieś drzwi. Te są zamknięte. Nie lubię takich korytarzy, bo takie korytarze jak przypominało mi kurde jakieś pole ucieczki. Nie? Długi korytarz się ma. Zaraz. Hej! Kurwa. Jezus, się wystraszyłem tych pierdolonych szczurów. Dobra, te drzwi są otwarte. Okej, te też są otwarte. Ale zanim tam wejdziemy, zobaczmy jeszcze raz tutaj. To jest taki malutki obrazek się zrobił. Dobra, nie wystraszyłem się tym razem. Tu mam jakiś pokój. Wejdźmy tutaj. I tak, 60 apostołów i jeden demon. Coś się odpierdziela. Tam dalej burza na dworze. Zeusa na razie nie ma. Sznurek. Sznurek za nami chodzi. Ej. Kto tam jest? Zamknę sobie te drzwi, w razie czego jakby coś się miało zaraz odpierdzielić. Klucz. Nie, ja nie mogę kucać. O. Nie. Nie. Nie wiem, czy on tam stoi? Nie, poszedł sobie, dobra. O ja pierdzielę. 6 kwietnia. Dziś rano znalazłem jego kolekcję pustych butelek. Zareagowałem. Zareagowałam.
Emocjonalnie wiem, że dla niego także jest to trudne, ale do cholery nie można tak się zachowywać z małym dzieckiem w domu. To po prostu nieodpowiedzialne. Poszło sobie, tak? Nie! Uj! Kurw. Jak nic będę musiał uciekać przed czymś. Wyzwól swe wewnętrzne piękno. Z mocą nowego Glamour Fashion Max. Kolejny pokoik malutki. Co my tu mamy? Dobra. Zamknijmy drzwi. Po pierwsze, słyszę szepty, czyli tam coś jest. O. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okej, okay, ale jest coś... Płyta. Będzie płyta grana. Co to jest za pomieszczenie w tym lustrze? Bo to na pewno nie to pomieszczenie. Protezy. O, kurde, no nie przeczytałem, co tam było. Dobra, załączmy tak, jak jest. A... Zaraz. Zamknięte. O co tu chodzi? A, dobra. Czyli robimy tak. Nakręcamy. Jeszcze raz. Haha. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Nie. Co się dzieje? Okej, okay, no pokój wygląda trochę dziwnie. Aha, teraz trzeba nakręcić i z powrotem przełączyć to. Ej, wracamy. Wszystko wróciło do normy. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Mogę tędy wyjść? Mogę. O, i jest pokoik. Aha, pokój malowań. Karteczka. Nie mogę patrzeć na to, jak się męczysz. Jesteś chory. Całą noc pociłeś się i miałeś dreszcze, a teraz znowu zamknąłeś się. W pracowni. Jak gdyby nigdy nic. Cały ten cyrk z umęczonym artystą musi się w końcu skończyć. Co to? O! Protezis. Porywacze protez. Nienasyceni, dranie, nie mogę sobie pozwolić na nową, dlaczego akurat tę cholerną nogę. Okej. Okay. O, karteczka leży. Zobaczmy, nienawidzę nawet teraz zagubiony, osamotniony, zasługujesz na to grób dla ciebie. Dokończ go. Okej, okay. To co, lecimy. Smok? Co my tu mamy? Ano tak, flaszeczkę. Dobra, słuchajcie. Zakończymy tutaj drugi odcinek. Co tu pisze? Wyłania się forma. Okej, okay, no to właśnie to coś się wyłania. Dobra, zakończymy tutaj drugi odcinek. Myślę, że właśnie to jest idealny moment, żeby zakończyć. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Da mi to motywację, da mi to takiego kopa, żeby dalej kontynuować nagrywanie na tego YouTube'a. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, moi mili. Hej, hej!